Cześć i witam was w kolejnym odcinku z serii Rise of the Tomb Raider. Jak widzicie, jest Johna i się z nim przywitamy. Johna! Wyglądasz fatalnie, ale humor dopisuje. Miałam rację, Johna. Tata miał rację. Boskie źródło naprawdę istnieje. Szkoda, że nie może tego zobaczyć. Byłby z ciebie dumny. Sofia powiedziała mi, co zrobiłaś dla jej ludu. Laro, dobrze cię widzieć. Jacob czeka na ciebie w obserwatorium. Naprawdę go znalazłaś? Założyciele Kitierzu byli doskonałymi rzemieślnikami. Przeglądali tutaj Atlas. Johna, pociągnij łańcuchy. Dobrze. Niewiarygodne. Pewnie używali tego systemu do planowania miasta. To starożytna odmiana rysunków. Dokładnie. Wszystko wychodzi z tego punktu. Wygląda na to, że środek miasta znajduje się pod jeziorem. Ale coś się nie zgadza. Katedra, w której był Atlas, jest po złej stronie mapy. Obracaj dalej. Stop! Już! Kitierz nie jest pod jeziorem. Jest pod lodowcem. Boskie źródło musi tam być. Jak do diabła przebijemy się przez tę górę lodu? Chwila. Tu jest ścieżka. Prowadzi do miasta. Katedra jest tam, a po drugiej stronie wieża. To oznacza, że wejście do Kitierzu musi być... tutaj. Wejście do Kitierzu jest tutaj. Wiedziałam. I cały misterny plan poszedł w pizdu. No i posłużyli się nim. To było do przewidzenia. Laro! O nie! Nie. Nie mamy dużo czasu. Wkrótce trójca odkryje położenie źródła. Ale... Johna, muszę iść za nim. Nawet kosztem prawdy, której przyszłaś tu szukać? Idąc za mną ryzykował swoje życie. Już raz o mały włos go straciłam. Nigdy więcej.
Idź zatem. Zrób, co należy. Naprawdę piękne widoki tutaj udało im się zrobić. Nie wiem jak, ale dobrze to wygląda. Jeśli Johna żyje, na pewno przetrzymują go w starym sowieckim gułagu. Nie mam ochoty wracać w to okropne miejsce, ale nie mogę zostawić go w rękach Trójcy. Johna, trzymaj się. Sofia, jesteś tam? Lara! Wszystko w porządku? Tak, jestem przy starej hucie miedzi nad gułagiem. Idę śladem Johna. Wiem, gdzie to jest. Przed pierwszym atakiem na Trójce ukryliśmy tam broń. Może ci się przyda. Dziękuję, Sofio. Do zobaczenia. I do tej pory tak naprawdę nagrałem poprzedni odcinek, czyli teraz kompletna nowość. Strzały spinaczkowe z szerokim grotem. No to będzie można teraz tam wejść, to co wtedy widzieliśmy. Okej. Trochę dziwny system. I Atlas. Jeśli jednak pomyśleli, że on coś wie, może zostawili go przy życiu. Mam tylko nadzieję, że Johna wytrzyma i zdołam go odnaleźć. Muszę go odbić. Nie pozwolę, by tutaj zginął. Trzymaj się, Johna. Znajdę cię. Dobra. Najwyżej ciuchy jeszcze zmienię. Jeszcze. Nie wiem na co. Na zimne miejsca chyba właśnie to będzie najlepsze. Czego mi to znowu pokazuje? Dobra, idziemy. Weźmy to. Przyda się. No to mamy jakiś dokument. Lara! 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 Odpowiedz! Kiedy ostatni raz cię widziałem, byłaś... Cholera, Laro. Mam nadzieję, że żyjesz. Po lawinie złapałem jakiś sygnał. Jeden krótki dźwięk, ale to na pewno był twój głos. Wiem, że to słyszałem. Wiem, że przeżyłaś. Przynajmniej jeśli chodzi o lawinę. Od tej pory nie miałem żadnej łączności, ale będę próbować. Wiem, że kazałaś mi stąd odejść, poszukać bezpiecznego miejsca, ale naprawdę myślałaś, że cię tak zostawię? Powinnaś mnie znać już trochę lepiej. A, że dłużej trzeba przytrzymać, tak?
Więcej propagandy. To co my tu mamy tak naprawdę? Aha, tu się wróciliśmy. Okej. A też wiadomo, gdzie jesteśmy. Aha. Tylko nie mogę użyć szybkiej podróży. Tam mi się nie chce jeszcze iść. To chyba trzeba będzie nawet tak pójść. A na dole nic nie ma? Właśnie. Mapa. Ale raczej tu nic nie odnaleźliśmy. Zauważyłem, że jest jakieś przejście w tamtą stronę. Ale to nie było miejsce, gdzie walczyliśmy kiedyś? Czy coś? Chyba tak, tutaj do Jacoba się chcieliśmy przedostać. Dobra, czyli tutaj wszystko. Trzeba będzie na górę wejść, tak? Czy nie wejdę? Chociaż... Idziemy tak, jak nam pokazali. Lecimy. Co to? Ja myślę, że to pokazują te wspinaczkowe miejsca. Dobra. A, można tu zejść. Ja już myślałem, że zginąłem. A tu jesteśmy. Aha. O kurczę. No tak. Ja się dziwię, a dopiero mówiłem przecież, że wróciliśmy na to samo miejsce. Będzie można coś kupić teraz. Trochę tej kasy nazbieraliśmy. Nie wiem, czy wrócić do niektórych jaskiń, je porobić może teraz. Dobrze by było. Tu i tak już kończymy. Nie trzeba będzie się już wracać tutaj. Trochę szybciej. Myślę, że planujemy poważne natarcie. Koniec z wypadkami. To słyszałem. Gość ze sztabu twierdzi, że zastosujemy taktykę spalonej. Wejdą tu? Czy nie? Przez to, że słyszeli wybuch, nie mogę nic wziąć. I tak jak mówiłem, to jest tylko plecak. A tu jest. No nie no.
weźmy, co tutaj znaleźliśmy. Będzie można to wziąć? Nareszcie. I co my mamy w tym plecaku? Nic? Zaktualizowano mapę. Chociaż tyle. No. Będzie można trochę poeksplorować tutaj. Tu też jaskinia. A no tak, ta jaskinia, której nie mogłem użyć. Znaczy wejść do niej. Tu jest skrzynia. No. Trochę tego się znalazło jednak. Więc to nie było na marne. Pam, 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 pam. Tu wilki mogą być, kurwa mać. Poszedłem nie tam, gdzie trzeba. A tam jest? Dwóch. Jeszcze ktoś jest? To głowa? Nie wiem. Dobra, więc teraz skończyliśmy. Nie no. To da się to teraz jakoś? Aha. A to? To nie o to chodzi. Dobra, i te wytwórzmy sobie. Dobra, gdzie miałem iść? Tam. Nie no, serio, nie złapałaś się? I tu pod spodem też mamy jaskinię, więc będzie można ją wyeksplorować teraz. Tak, bo kiedyś nie można było. Czyli ładunki wybuchowe mam w tym. Trochę przeszkadzają te dodatkowe, żeby się bronić. Nie wiem, czy coś tu będzie. Twój przyjaciel. Przykro mi z powodu tego, co się stało. Na pewno nic mu nie będzie. Też mam taką nadzieję. Kurczę. Wiedziałem, że będą. I co? Wszystko? O, i zbytnio te jaskinie nie są pomocne.
Coś tam jednak mamy, no. Mamy skórę. Dobra. Tam coś jeszcze było przy tym domku. Co jest? Ta skrzynia. A, ona jest pod budynkiem, który... No, nie wziąłem go. Pamiętam, że go brałem, ale to w innym... Bo to jest właśnie wkurzające, jak ci nagranie przerwie albo plik się zepsuje. Ty już pamiętasz, że tu byłeś, a jednak jeszcze musisz... To zrobić jeszcze raz. Właśnie. Element strzelby automatycznej. Teraz tak. Tu wszystko jest. Tu jest jeszcze jedna jaskinia. Tą sprawdzimy. Zrobię cięcie później. Poszukam tych trzech rzeczy. Znaczy, to na pewno... Będę mógł wziąć, to raczej też znajdę, a to, jeśli te ładunki wybuchowe są do tego stworzone, to też znajdę. Dobra. Nie pamiętam, co tam trzeba było mieć, żeby wejść, chociaż myślę, że to tylko te ładunki właśnie wybuchowe były potrzebne. A nie, to jest po prostu otwarty. To ja tu też nie byłem najwidoczniej. Bo tutaj tylko właśnie to jest. Strzelba łamana. No i teraz zrobię małe cięcie. Znajdę te rzeczy. Dobra. Nie zauważyłem ich. Ciekawe, czy wiedzą, skąd to wszystko się tu wzięło. Tubylcy nie wyglądają na takich, co by wiedzieli, jak zbudować sprzęt. Cywilizacja to nie zawsze postęp. Musiało wydarzyć się coś, co zmusiło ich do powrotu do prymitywnego życia. Widziałeś zdjęcia z biura kopalni, prawda? Nie sądzę, że Sowieci tak po prostu postanowili się stąd wynieść. Tak, ale to mało prawdopodobne, że tubylcy narobili tyle szkód. Jestem przekonany, że tak właśnie myśleli Sowieci. Wejdziesz, czy będziesz tak sobie stał, chodził do ściany? Sowieci się stąd po prostu wynieśli. Wygląda na to, że spakowali manele i w pośpiechu się zawinęli. Nie sądzę, że zrobili to od tak. Zdaje się, że były tu jakieś walki.
Dlaczego patrzysz przez drzwi? Gdzie ten drugi? Przypomnij mi, czemu nie mamy noktowizorów? Daj spokój, poczekaj, aż oczy się przyzwyczają. Tam jest drugi, dobra. Nie słyszałeś tego? Idioto. A tu ich dwóch było. Na dole. Johna wciąż tam jest. Tu wszystko mam? Mam. Tam widzicie, jak świeci. To musiałem właśnie wziąć. Aha, tam też jaskinia jest. Ale tu, jak tu wejść? Myślałem, że może będzie tą strzałą się dało sobie utorować to. A czekaj. A właśnie. Dobra, i to będzie wszystko, tak? A, tu mogłem też może tak podskoczyć i jakoś wejść. Dobra. A, i teraz tam będę mógł wejść, o Jezu, no. Dobra. Mamy to, czego szukaliśmy tyle czasu. I się męczyliśmy. Order Czerwonego Sztandaru. Kolejne wysokie odznaczenie. Ale ten medal ktoś celowo zniszczył. Może odznaczony okrył się hańbą? I tu można właśnie wrócić. Czyli tu wszystko, więc zrobię małe cięcie i widzimy się w tym miejscu. Chyba, że tym, bo to tutaj muszę być. Dobra. Zapomniałem, że mieliśmy sprawdzić to miejsce. Właśnie. Tu mam skrzynię i chyba tutaj przejście. Czy nie? Nie da się? Fajnie by było tutaj wejść. Co
co ona zrobiła? No dobra. Dobra, widzimy się zaraz. Dobra. Więc doszliśmy tam, gdzie trzeba. Teraz jaki jest cel? No to jest mój cel. I co? Wkradnij się na teren bazy badawczej. Czyli tu. Nie wiem, o co im chodzi. A bieżący cel był tutaj ustawiony. Chyba oni są tam gdzieś. Połączenie już jest. Czy ja słyszę psy? Chyba słyszałem psy. Nadciąga burza. I co z tym mam zrobić? Aha, to chyba w jakiejś jaskini jest, jeśli nie mogę tu wejść. Okej, moment, zaraz się znajdzie. Tam, na dole. Jeszcze niżej. To ja to sobie odpuszczę może. Wezmę ten dokument. Jest tu ktoś? Raczej nie. Ja wiem, że niewiele mówiłem o twojej matce, Laro, ale wiedz, że w krótkim czasie, który z tobą spędziła, kochała cię bezgranicznie. Szczęśliwie żyło nam się w trójkę, a gdy straciłem ją, byłem wrakiem. Wciąż nim jestem. Mam nadzieję, że pewnego dnia znajdę odpowiedzi, które uśmierzą mój ból. Dla mnie jest to za późno, ale dla innych? Być może nie. Plotę 3x3. Kieliszek przed snem nie był dobrym pomysłem. Słodkich snów, kochana. Czy to o nią chodziło? Czy to dla niej szukałeś odpowiedzi na te pytania? A może to była tylko wymówka? Może za bardzo ci ją przypominałam? Boże, Laro. Oj. Nie o to mi chodziło. No teraz to już nic nie powie. Ojej. No teraz będzie można tutaj wejść.
chyba o to nawet chodzi. Oj. No, to ja dobrze poszedłem. Nie wiem, czy mnie słyszysz, Laro, ale będę dalej próbować. Coś się tam dzieje. Wspiąłem się na drzewo, żeby mieć lepszy widok na dolinę. Widzę tam stare budynki i jakichś ludzi. Zdaje się, że mają śmigłowce i zwożą tam różnego rodzaju sprzęt. To na pewno Trójca. To jedyne sensowne wyjaśnienie. Zdaje się, że jednak nas wyprzedzili, co? Obserwuję wszystko od kilku godzin i znam już harmonogram ich patroli. Myślę, że jeśli dobrze zgram to w czasie, zdołam się prześliznąć. Zawsze byłaś lepsza ode mnie w te klocki. Jeśli tam jesteś i mnie słyszysz, proszę cię, uważaj na siebie. Dobra. To dokąd może prowadzić? Nie widzę? A tu. Ja do tego sklepu pójdę może. Sprawdzę, co tam ma. Znaczy, mniej więcej wiem, co ma, ale... No nie, no serio. Dobra, co ty mi możesz dać? Narzędzie do optymalizacji. To może być dobre, właśnie to... Dzięki. Strzelby mam. Może jest lepsza, nie wiem. To też mogłoby być dobre, taki karabin wojskowy. Ale granatnik... Granatnik. Nie wiem, czy on aż tak mi potrzebny jest, bo mam już te granaty. Znajdę może kasę, to ten karabin sobie kupię. Dzięki, stary. Sprawdźmy, co tutaj mam. No, umiejętności dostałem. Dobra. I broń. Jakim to mamy właściwie? Tego pełno jest. Można zrobić. Właściwie może tutaj zakończę odcinek. Myślę, że wystarczy na teraz. Więc będę żegnał się z wami i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!